Słyszałaś to? Słyszałam to. Bober. Tej uszy mi tak ścisnęło. Zu świeczki poodpalane. Co się stało? Eliza! No nie żartuj sobie, że znowu takim ciasnym wejściem będziemy chodzić w tę urbexę. Pierwszy raz jestem w miejscu, które z zewnątrz wygląda aż tak okropnie strasznie. For już stąd wyjść. To wygląda jak z Beck Tima Bartona. Jak w takiej gniącej pannie młodej. To jest najstraszniejsze miejsce, w którym byliśmy. Ej, dobra, od razu wam powiem, że to jest... Teraz serio mówię, że to jest najstraszniejsze miejsce, w którym jesteśmy. Było więcej strasznych, ale to jest najstraszniejsze, w którym byliśmy. Jeszcze nie weszliśmy, ale tak słyszeliśmy. I ja się boję. Przeraża mnie to wejście. Bardzo mnie przeraża. A macie latarkę? Bo ja nie mam. Ja mam, ja sobie wziąłem. Idź, ja damy przodem, ja cię muszę przypinować. Nie, przydałaby mi się latarka. Jesteśmy na miejscu. Ej, dosłownie tam są drzwi i już nic nie widać. Ani... Dobra, póki nie mamy latarki, to włączę z telefonu, może co? Żeby coś cokolwiek było. Tak, tam jest reszta. Tutaj ja myślę, że w tej dziurze coś jest, bo wygląda jakby było coś zakopane. A tam było coś pod spodem, ale... Może coś się było? Who knows? Już jesteśmy wszyscy w środku, jest taka lipa, że nie wszyscy widzieli latarki. I ogólnie na pierwszy rzut oka rzuciła mi się taka lina w oczy. No jest trochę creepy, nie czytam napisów na pewno. I staram się takiej z głową w dół. Która lina? Ja nie chcę tam chodzić. Mamy latarki z telefonu. Ja nie chcę tam chodzić. Serio, nie chcę. A weźmiesz mnie za rękę? Nie, nie, przestań. A i bierzemy te drzwi do domu. Dobra, no i co, ruszamy, teraz wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, tak naprawdę do korytarza. Co to było za miejsce? Szpital. To był jakiś instytut dla dzieci, w sensie jakiś głównie to dużej historii, dla nie, dzieci. Internet. Internet. Okay, dobra. Ej, ogólnie jest pierwszy problem, słuchajcie. A już nie przejdę dalej, bo już nie wiesz. Więc sorry, ja muszę zostać. Huku, ej, wejdź tu. Pająk, taki biały, ogromny, jak nigdy w życiu go nie widziałam takiego pająka. Tam, o! Co? Tam, o, tu gdzie ja świecę, tu! A to już są stare pająki, są rozwinięte. Ale mega mocny, ogromny, wejdź tam. No wejdź tam. No wejdź tam. A jakiegoś pająka tam widzą. Mega mocno, ej! Ja na nie chcę patrzeć. Tam, patrzcie, to najbardziej wygląda z horroru, ile po otwieranych drzwi, no. Nie? Wyobraź, coś wybiega, przebiega przez te, potem z tego nie, tutaj i ja. O, ja chcę tam iść. Tam idziemy? No. Tej kochani, idziemy właśnie do góry. Coś, tam trzeba jeszcze najpierw iść. Sante, chodź najpierw tam idziemy. Najpierw w dół. A ona się rozdzieli po pomieszczeniu. Ja pierwszy raz nie będę aż robiła kontentów, bo nie będę chodziła, tylko będę się teraz ich trzymała, bo się mega boję. Chodźcie. Ej, ale byłyby ja, jakby teraz nagle w chorozie, to mnie zatrzasnęło, bym tu została. Nie, nie, no! Jezu, ej, nie róbcie jej tak, proszę. Nie róbcie jej tak. Nie... Mega mocne pomieszczenie, jakby... Tu jakby ktoś sobie budował dom z kartonów ogólnie. No widzicie to? Nie, to jest zepsute pociążki. Ale to wygląda. No ale jakby taki trochę domek ktoś sobie budował. Tutaj jest pusto, kompletnie, nie czytam napisu. Chodźcie dalej. Ej, nie no, mega stresujące jest to, że mój umysł skupia się teraz tylko na tym, żeby nie czytać. To mnie się bardziej przeraża. Dobra, mamy zabarykadowane okna. Tutaj mamy jakąś pustą, on nie chce przeczytać tego. Pusto, wychodzimy. Ej, ale tam ewentualnie a tu? Kolejny korytarz. Ej, dobra, tam się otwierają jakieś korytarze dalsze. Idziemy tu. Straszne. Ej, że czułam tutaj taką negatywną energię. I wszędzie jeszcze ten sam jeden napis na ścianie. W tym pokoju. Ciężko się to robi. Idę, ale tu mega gęsta atmosfera jest w tym pomieszczeniu. To był prysznic. Tu mamy kanalizację. Ale wielki prysznic, to olbrzymie. Głupio, to jest tyle pajęczyn. Co tu jest? Tylko to jest safe, tam były pieniądze. I ogólnie ciekawe, co może tam widzieli ludzie w tym sensie. Co to jest safe? Okay, money. To jest safe. Oh. To jest safe. To jest safe. No, stary. Mocno. Ja mam to samo odwalił. Ej, już się zgubiłam, mam wrażenie. Wyszliśmy w jakąś dziwną uliczkę i dziwne korytarze. Ej, dobra, to jest wejście. Tam nie ma góry, więc można iść. A, to nie jest wejście na schody. Ej, coś szumi mega. No bo to z dworu. Tam z dworu. Chyba nic tam nie ma ciekawego, więc myślę, że możemy zawracać. Chodź.
Kamon dalej. Ja mam pytanie tutaj do ciebie, Damiano. Czy jeżeli to jest takie straszne miejsce i to był internat, coś tu się wydarzyło strasznego? No tutaj przychodzą ogólnie sataniści ponoć i robią rytuały. Okej, okay, czyli to miejsce zyskało... I ponoć tutaj jest ogólnie dozorca, któremu ci sataniści ukradli kota i złożyli go w ofierze u góry. To są kratki jakieś. Co tam jest? Ej, u góry są wybite okna. Bo to jest jakieś pomieszczenie. No. Dobra, chodźcie stąd. Nie bo ja wiem. 14 parcie nagrałam. To wygląda jak żelazne płuco. Zobaczcie. Co? Widzicie, to jest żelazne płuco? To nie jest żelazne płuco. To tak wygląda, tak. Nie? Jak żelazne płuco. O nie. To tam jest? A mogę tam wejść? Nie. Ej, myślę, Damiano, wejdźmy tam. Ja bym nie wchodził. Dawaj, wchodź tam, Damian. Czemu ja? Ja mogę tam wejść. A co jakby nagle ci tak ogłuszyło tam człowieku i byś tak przeszedł do innej sfery świata? No na pewno. Byś chłopie, jak masz lustro, nie? I tam dotyczy lustra i nieraz tak człowieku widzisz, że... A few moments later. Ktoś też dotyka tego lustra, tak jak w drugiej stronie i ten świat istnieje, ten drugi, co nie? Człowieku, tam przechodzisz i wnikasz w te lustro człowieku. Ja podchodzę do tego lustra, a ty mi tam machasz do tego lustra. 2000 years later. Ja uciekam, a ty chłopie już nie możesz się wydostać i muszę zbić lustro, żebyś się wydostał. Ale wyobraźcie sobie, jak ten musiał być pięknie, jakby ta budowla była normalnie użytku, te okna. Wyobraź sobie, że masz taki pokój, takie ogromne okna, które ci tak dużo światło dają. Mnie to fascynuje, że to jest tak naprawdę obok ulicy, takiego szybkiego ruchu. Wszyscy prawda. Jeżdżą, omijają to miejsce i zapominają o tym, jaka tutaj była historia. Historia. No jak widać, Zwiedziliśmy już sporą część tego budynku i raczej nie będzie tu za dużo mebli. Już wszystko jest powynoszone pewnie przez ludzi, czy tam przyjaciół. No ale malowidła są najstraszniejsze z wszystkich po prostu urwaksów, na których byliśmy. Bo ja taką mamę. Jest taki horror, nie? Zgaś swoją. Chyba grasz, nie? I masz tylko 300 latarek, nie? A to tak w flapie było przecież, nie? Tak, gdzieś tam leci na przykład, nie? Jak teraz jakby my gdzieś widzimy. To co byśmy teraz coś zobaczyli? Tej uszy mi tak ścisnęło ogólnie. Ciśnienie? Ciśnienie, no. No dobra, tu jest po prostu zamknięta przestrzeń, trochę jakby tutaj była izolatka dla jakichś dziwnych psychicznych ludzi. Ej, ja wszędzie widzę jeden okropny napis, który widzę już szósty raz. Mogę wygooglować, co on znaczy po prostu. O nie, nie rób tego. Dam ci to do buzi. No. I zobaczymy, czy będę widzieć coś przez nas. Nie. Nie no, patrz, widać. No. Ej, mam nadzieję, bo na poprzednim urbexie po prostu ktoś był na tym urbexie i to była jakaś creepy osoba i Santia się jej bardzo przestraszyła, ja akurat jej nie widziałem. Wtedy jest cały taki zamurowany, bo nie wiedziałem, o co chodzi. I mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie, bo to jest najgorsze właśnie. Moim zdaniem, ja na przykład, jako ja, nie wierzę w takie rzeczy. I na przykład boję się bardziej ludzi, co nie? Że tu może być jakiś taki człowiek, który w to wszystko wierzy i nie wiem, się wkurzy, że tu przyszliśmy i zacznie nas kurde. Ja myślę, że są nietoperze w tym miejscu. Myślę, że wieczorami może są, ale teraz jak są, to śpią. Może wlatują. Tutaj. Tak, nie, nic nie będzie. Piszę, żeby nie wchodzić, więc chyba musimy się wrócić, nie? Serio? No. Idziemy. No, idziemy. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Tak, to my. Ja bym była tą, w okularach. Vermon. A ja bym był... Kudłatym. Zawsze, niestety za dziecka zawsze chciałem być jak Fred, a wyszło, że życie zmieniło mnie. A ja powinnam być dawna. A jesteś Vermon. A jestem Scooby. Scooby chrupki. Ba! Ej, powiem wam, że jakoś głowa mnie boli. A nie, kurwa. Czuję się tu bardziej komfortowo niż tam na pewno. Ej, ale bardzo wysokie sufity tu są. O, ej! Patrzcie to. To wygląda jak tylko więzili, nie? Jakiś krata. Crazy. Właśnie patrzę, jak w tym, była taka gra jedna. Jak to się nazywało? Z takimi zombiakami w psychiatryku. Call of Duty? Nie. Outlast, o, Outlaście. Tu się mówił o Outlaście. Ogólnie z Boryką weszliśmy teraz na trzecie piętro i każde piętro wygląda mega podobnie, ale coraz strażniej, jak chce być na samą górę. Zaraz wejdziemy, ale jeżeli to był internat, to są wszystkie pokoje na przykład cudze, wiesz? A który byłby nasz? Ty byś miała na innym piętrze, ale jako kobieta. Ale przychodził? Tak, spadałbym sobie, dziurę bym wykopał w betonie. Ej, powiedzcie mi jedno, mnie jedna rzecz zostaje. Dlaczego tu jest nalany garnek z wodą? No, czyli ktoś sobie robił herbatkę. Patrzcie, to są świeczki poodpalane, spalone już. Czyli ktoś tu odprawiał coś. Ktoś tu był i robił coś. Bardzo złego.
Czyli pewnie tam jak wejdziesz, to coś się stanie. Tutaj przed drzwiami jest ta gwiazda i są świeczki. Dlatego ja musimy tam wejść, to zobaczyć. Ej, nie wyobrażam sobie, jak trzeba być po prostu walniętym człowiekiem, żeby robić takie rzeczy. No, takie wywoływać miejsce. Duchy, to jest dla mnie masakra. Nie. Jak trzeba być walniętym, żeby tu przyjść? No my. Ej, latarka mi zgasła. Ale z jakimiś dziwnymi intencjami. Gracjana, ja proponuję ci ściągnąć słuchawki. Jakby coś atakowało, no. Szeptał do swoich uszu, to musisz to słyszeć. Nie muszę. Tam? A ile to miejsce ma lat w ogóle? W 1900 to już było. Co ty gadasz? To już ma ze 100 lat. Ponad 100 lat. Ja sobie to też polecam, żebyśmy wchodzili pojedynczo na schodach. Czekaj. Bo nie znamy stanu. Ej, właśnie, idźmy po kolejkę, żeby po tych schodach, tak samo po tamtych. Trzeba tak delikatnie, żeby się nie zapadło, tak? Patrzcie, ktoś co normalnie napój moci pił, zarobi się dzień jak co dzień, drinki z palenia. Ale czemu to nie zostanie wyburzone na przykład? Jak to ledwo co stoi? Ja jakbym był tutaj władzą, to od razu bym strzelił bombę na to miejsce. Teraz nie zależy od właścicieli, nie? No ale po co? Słyszeliście to? No, to jest taki... No, to pociąg był czy... Nie wiem. Ale też posłyszeliście, tak? Ale myślę, że to był pociąg. Ostatnie piętro zostało nam widzowie. Przeszliśmy wszystko i naprawdę jest okropny klimat. Wszędzie jest ciemno, zabite okna. Spotkaliśmy tam chyba najstraszniejszą rzecz, którą mogliśmy, czyli ślady po odprawianych rytuałach, pewnie przez jakichś satanistów. Świeczki są dopalone. Jest to naprawdę przerażające, że ktoś tutaj był i robił takie rzeczy. Specjalnie do góry, kochani. Deszcz chyba tu padał niedawno, bo jest trochę mokro, ale te schody, patrzcie, jak one są popękane. Te schody są mega popękane, skurcz razem. No, wszystko. O, trzeba szybko iść, bo nie ręczę za nie. Ej, ale jakby one się zamknęły. Nie w dół. To wtedy nas nie będzie. Nie mów tak nawet. To co będzie z nami? Ej, ja muszę... pierwszą miłość do przeżycia. Ja muszę iść do tego dachu. Patrzcie, do tej wieżyczki trzeba iść, która już ledwo stoi. O, ona zarąbista biedna. Ej. To ja wam powiem, że jak ja tutaj byłem kiedyś, to nie było zburzone. Tak? Tak, to zostało zburzone parę lat temu, nie czy w ciągu paru lat. Ale to państwo zburzyło czy coś? Nie wiem, ja tu byłem 8 lat temu, myślę, coś takiego i to normalnie było wszystko zabudowane. W tym pomieszczeniu jest na całą podłogę ta gwiazdka przywołująca. Co? No bo to jest główne miejsce. Tak. Coś mi się przewidziało, jakby coś tam kręciło. To jest miejsce modłów. To jest najgorsze miejsce. Ej, znowu coś słyszałem. Co to było? Czy dziecko jakieś. Ale dziwny zapach. Ej, słyszeliście to? No. Słyszałaś to? Słyszałam to. Słyszeliście to syczenie? Skąd jest ten pisk w uszach? Skąd jest ten pisk? Ja też to słyszę. Ej, cały pisk, ale... Tą chwilę wypis w uszach? Tak, ej, to, i to stamtąd. Jak weszłaś tu na krok, bo wera tu weszła na krok, ale słyszałeś ten pisk? Też go słyszę teraz. Ej, ja tu nie wchodzę. Ej, taki zapach. Mi też piszczy w uszach. Chodźmy z tradem, dobrze. Chodzimy. Byłeś tu kiedyś? Ej, oni krzyczą. No to są te dzieci. Nie, ogólnie słyszeliście, jak tu coś chrupa. Tak, wcześniej to spadło. Bo my nie byliście w tamtym pomieszczeniu chyba, nie? I to gdzieś tutaj spadło tam. Mi się wydaje, że to jakiś kamień spadł, ale... Ale nie wiadomo, ale nie wiem. Jako doświadczenie oglądacze horrorów, jak coś się dzieje w danym miejscu, które jest złe... Właśnie dlatego przez sam lubię się oglądać horrory. No i dlatego idziemy dalej. Co pociekło z góry? Tak, coś zrzucił. Ale to było coś czarnego! Wrona jakaś. Ale coś przeleciało. Ja dobra, widzę stąd, tam gołębie siedzą po prostu na całym dachu. Okej, dobra. Ja tym bardziej tam nie wchodzę. Ale wiecie co wam powiem? Dobra, wchodzę. To wcale nie muszą być gołębie. Ej, tam jest jakaś dziura. Patrzcie, ej kochani, patrzcie na tą ogromną dziurę tam. Ej, tam coś jeszcze może być. Ja tam właśnie wchodziłem, to są te modły. Tak? Jak tam wchodziłeś? Bo to kiedyś to było zabudowane. Ale jak tam się wchodzi na górę? Skoro tam weszło. Nie ma wejścia. Ja kiedyś jak tu byłem, to tutaj była ustawiona ta konstrukcja. No. Stało jakieś biurko, na nim stała szafka, a na szafce stało krzesło. I się tam spinaliśmy. Ej! Tam coś jest. Tam jest coś róża. Mogą tu być te gołębie, ale mi się zdaje, że nie tylko gołębie na przykład. Coś tam może być schowane. Tam coś jakby mrugało trochę. Ja pierdolę. Bo przed chwilą tam tak się światło. No. Załamało dwa razy. Ej, czuję stres mocno. Teraz. Jakiś krzyk. To idźcie po kolei na górę. Spać mi się chce. Dwójkę, po te następne osoby, bo to jest mega kruche. Stary, nie. Co?
No stary. Ej, dobra. Ej, nie, 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 nie. Te schody to są rozciapane, nie? Tu jest tutaj straszne. Ale pan pod spodem masz. Dobra, to idźcie, zejdźcie na dół. No dobra, ale ta podbudówka to chłopiona jest w środku. Dobra, zejdźcie na dół. Ale widzowie, że zobaczyli. Że to jest rozciapane, jak nie wiem, to zaraz spadnie. A patrzcie wariaty, jak tam jest wysoko. Jakbyśmy tu spadli, to jest koniec po nas. No. Dobra, zostańcie. Ogólnie szczerze, jesteśmy na tej samej górze i w tym głównym miejscu. Jeszcze to główne miejsce daje mi mega dziwny vibe. Ja czuję taki niepokój w tym miejscu. Świetnie. Lubię robić takie rzeczy, ja bym już tu wychodziła powoli. I tak naprawdę cieszę się, bo na razie jeszcze nie spotkało mi nic strasznego, a miałam takiego BA w danym urbexie, że mnie spotkało. Wiecie, że najgorsze w tym chodzeniu po górze jest to, że całe to podłoże jest w tragicznym stanie, rozsypuje się, jest nawet takie miękkie pod nogami i ja czuję, jakbym miała zaraz stąd zlecieć, nie? To jest przerażające, widzę, że jesteśmy na dachu, jest taka pustka, jakieś budynki i nagle krzyż tak na środku. Dosłownie na wprost. No. O Jezu, ile gołębi i tak, patrzcie, jak siedzą, nie tak, że wszystkie obok siebie, tylko na takich odstępach. Jak prac są trzy. To my w innym życiu. A to nie są... No to jest prawda, więc... Ciekawe, jak to wyglądało kiedyś. Zawsze mnie to ciekawi w takich miejscach. Po prostu zawsze jak jestem w miejscu na urbexie, to zawsze myślę, jak to wyglądało kiedyś. Na przykład jak byliśmy na różnych lokacjach, zawsze oglądałem te miejsca kiedyś, jak to wyglądało. Teraz będę musiał obejrzeć, no bo wygląda to dość ciekawie. To jest najciekawsze miejsce. Ej, pistaczki. No, ale zobacz, co tu robili. No, jedli pistaczki, nabrudzili. Ej, ale chciałem tam na górę wejść. Nie, to nie było. Jest git, czego słyszałam, bo coś z tej dziury wyszło. Ja tak słyszałam, jakiś taki, może to był jakiś ogromny pająk, ale przez to światło wyglądało jak takie ogromne coś czarnego, tak wyszło na minami. I spojrzałam w tą dziurę. To jest kanał na sam dół. Na sam dół totalnie. No. Nie wiedziałam, że są możliwe aż takie ogromne pajęczyny. Co się stało? Eliza! Santia. Santia? Santia. Ej, tu wchodzili? Co tam jest? Aha. Gotowa? Santia? No? Zrzucam. Dobra, robimy test. Co to w ogóle jest za dziura dziwna? Biorę taki kawałeczek. Leci! Nie stawajcie tutaj, bo to jest ze styropianu zrobione. Co? O kurde. O shit. Ja tam zaraz te poszedłem, nie? Przecież to jest, chłopie, tragedia. Ale widać, że tam cegły nawet nie ma pod tym. Dobra, ja to jest cztery warstwy styropianu. No, tam macie pokazać. Ale widzę, jak ta ziemia się rusza, jak ty chodzisz. No i ogólnie zwiedziliśmy całą górę. Był tam taki wielki pentagram, czyli pewnie ktoś robił coś niefajnego i wzywał pewnie duchy i tak dalej. Ale no co wam mogę powiedzieć, jest to bardzo niebezpiecznie, teraz stąd schodzimy, bo jest mega, mega cienkie podłoże ze styropianem, jak możecie tutaj zobaczyć też. Wszędzie jest styropian, no i... Mega mnie ściska. No się stresujesz. W płucach ściskam, no ale mnie. Dobra, schodzimy stąd, żeby nic tam się nie stało i lecimy do reszty tyńczaków. I patrzcie, w ogóle jest taka teoria, że patrzcie, że teoretycznie od ulicy jest więcej zanieczyszczeń, nie? No. A drzewo od strony ulicy jest zdrowe, a jak stoisz tam, to całe jest zgniło od strony tego domu. Jak się czułaś tam na tej wieży, tam gdzie był ten pentagram? No, moim zdaniem to było straszne i jak ja tylko na przykład widziałam te takie różne gwiazdy, gdzie robi się taki właśnie okrąg zzywania szatana, czy jak to się tam mówi, to ja nawet mówiłam już, żeby nie stały na tej gwiazdce. Bo może nic by się nie stało, ale wiecie, ja po prostu wierzę w takie rzeczy i wolałam tam też już tak najszybciej stąd iść, jeszcze tym bardziej, że ta podłoga była krucha i mogła się zapaść i bardzo straszne było to miejsce. Moim zdaniem najstraszniejsze, co tutaj jest, to na pewno wygląd zewnętrzny, bo chyba z wszystkich miejsc, w których byłam, to wygląda najbardziej przerażająco. Te wszystkie cegły takie rozwalające, te zabite okna, to stwarza naprawdę okropny nastrój. Wchodząc do budynku, poczułem taką trochę dziwną aurę, ale ja też jestem osobą, która wizualizuje sobie dużo i dużo horrorów ogląda i po prostu lubię sobie zrobić jakąś narrację w głowie, ale jestem typem człowieka, który w ogóle się nie boi. Jestem ciekawy, co jakby się tak faktycznie stało, albo co jak taki jest. Generalnie to miejsce było jedno z lżejszych, w których byliśmy. Były sytuacje, które były dziwne, wydawały się dziwne na pierwsze sekundy, bo na przykład spadł kamień, na przykład
przykład, co tam się wydarzyło. A, były świeczki, nie, ale to są wszystkie rzeczy, które można wytłumaczyć po prostu logistycznie. Nie wydaje mi się, że było spoko. Nie było tak źle. Myślę, że najlżejsze ze wszystkich, co były. Jak się czułeś w piwnicy? Pierwsze odczucie, jak wszedłeś przez to okienko? Na początku się mocno stresowałem ze względu na to, że budynek sam w sobie zewnątrz był mega straszny, ale wydaje mi się, że byłem już na tylu urbexach, że ciężko było, żeby coś mnie zaskoczyło. Ja zdecydowanie w urbexach lubię najbardziej te, w których znajdują się jakieś meble, jakieś pozostałości. Tutaj było tego mało, więc stres zmalał z byciem w środku. Pierwsze odczucie to w sumie tak samo jak na każdym praktycznie urbexie u nas, bo zawsze zaczynamy od piwnicy. No i co, potem zaczęliśmy się zwiedzać, a przez to, że jest jasno, to oczywiście klimat nie jest ten sam, więc no nie stresowałem się w ogóle. Myślę szczególnie, że jesteśmy liczną grupą. Nocą bym na pewno nie wrócił. Nie jarają mnie takie rzeczy, a szczególnie, że między innymi w nocy często przychodzą tutaj pewnie jakieś osoby. Prawdopodobnie bezdomne, a jak nie bezdomne, to nieprzyzwoite. No i po prostu wtedy mogłoby to się skończyć źle. Ogólnie ten urbex jest w miarę straszny. Na pewno miałabym takie dziwne samopoczucie przez to, że ma straszną historię. No i ogólnie ta góra. Góra tam, gdzie były gołębie, ten taki X na podłodze. Ten po prostu miał mega creepy vibe, na szczęście nic nas nie spotkało, obeszliśmy go na spokojnie, więc jestem usatysfakcjonowana z robienia tego urbexu. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się trochę dzień 16. Siemano!